W tym filmie najciekawsze plotki transferowe, którymi w ostatnich dniach żyją światowe media sportowe. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Transfery to nieodłączna część futbolowego widowiska. Karuzela doniesień o możliwych ruchach kadrowych czołowych zespołów będzie nabierać rozpędu z każdym dniem. Czas zimowych transferów nastąpi już bardzo niedługo. Oto 10 najciekawszych doniesień transferowych z ostatnich dni, z zastrzeżeniem, że na razie to tylko plotki. Dojt Upamecano. Francuski środkowy obrońca od momentu przybycia do Lipska w 2017 roku zyskał miano jednego z bardziej obiecujących stoperów na świecie. 21-letniego piłkarza bardzo chętnie widziano by w Arsenalu, ale nawet oferta opiewająca na ponad 50 milionów euro nie przekonała włodarzy niemieckiego klubu. Kanonierzy liczą, że na ich korzyść działać będzie dobiegający końca w 2021 roku kontrakt gracza, ale wcale nie jestem pewien, czy będzie on chciał opuścić rosnący z miesiąca na miesiąc i tygodnia na tydzień bardzo ciekawy projekt Juliana Nagelsmana. Eduardo Camavinga. Urodzony w Angolii, posiadający francuski paszport pomocnik, to chyba największa sensacja obecnego sezonu w Ligue 1. Defensywny pomocnik kilka dni temu świętował dopiero 17 urodziny, a już jest ważną postacią Rennes. Spektakularne występy, m.in. przeciwko PSG, przyczyniły się do przyznania mu tytułu gracza sierpnia ligi i zwrócenia na niego uwagi pokaźnego grona zespołów. Były gracz chociażby PSG Hatem Ben Arfa, dzielący z nim szatnie rok temu, opisał go jako wszechstronnie utalentowanego piłkarza bez słabych punktów. Ma on być już teraz niezwykle silny fizycznie, a przy tym świetnie wyszkolony technicznie i elegancki z piłką. Nie ma dla niego większego znaczenia, czy w danym momencie trzeba bronić, asekurować, strzelać czy podawać. Wystarczy powiedzieć, że jego postępy uważnie obserwują Real, Barcelona czy Manchester United. N'Golo Kanté. Filigranowy, ale ruchliwy, nieustępliwy i niezwykle skuteczny w przerywaniu akcji rywala Francuz boryka się w tym sezonie z problemami zdrowotnymi, co nie zmienia faktu, że pozostaje kluczowym piłkarzem dla Chelsea i jednym z absolutnie najlepszych defensywnych pomocników na świecie. W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje o zainteresowaniu ze strony Zinedina Zidana i Realu Madryt, które to sam piłkarz zdementował twierdząc, że w ekipie The Blues mógłby nawet zakończyć karierę. Na korzyść angielskiego zespołu przemawia zaskakująco dobra postawa nawet w obliczu zakazu transferowego, dzięki której przynajmniej aspekt sportowy nie powinien wzbudzać w piłkarzu wątpliwości. Mimo że na ten moment akurat ta plotka zdaje się tracić związek z rzeczywistością, w piłce nigdy nie można mówić nigdy. Son. Koreańczyk od 4 sezonów jest jednym z liderów Tottenhamu. Koguty po dotarciu do finału Ligi Mistrzów w minionym sezonie w obecnym mocno spuściły z tonu, zawodząc, zwłaszcza w rozgrywkach ligowych. Taka sytuacja rozbudziła sporo doniesień na temat konieczności przewietrzenia szatni, włącznie ze szkoleniowcem. Gorszy okres może spowodować odejście z klubu nie tylko nie dających odpowiedniej jakości graczy, ale także rozczarowanych brakiem trofeów gwiazd. W kontekście Sona może być to tylko zagrywka w celu przygotowania gruntu pod nową umowę, ale sam agent piłkarza zdradził niedawno, że przynosiny chociażby do Napoli to coś, co może się wydarzyć. Napastnik ma być także pod obserwacją Juventusu. Moise Kean. 19-letni obecnie Włoch był jednym z odkryć w Serie A w poprzednim sezonie i wielu kibiców zachodziło w głowę, dlaczego Juventus oddał go za stosunkowo niewielkie pieniądze, 27,5 miliona euro do Evertonu. Wraz z jego odejściem zaczęły jednak wychodzić na światło dzienne opinie ludzi związanych z klubem, z których wyłania się obraz chłopaka mało sfokusowanego na piłce, sprawiającego problemy i dokonującego złych wyborów. W Evertonie nie zrobił na razie kariery. Niby 9 występów, ale tylko 288 minut i brak trafienia. Piłkarzem, który zagrał w 3 meczach dorosłej kadry Italii i zdobył w nich 2 bramki, zainteresowany ma być Milan. Bruno Fernandes. Kapitan Sportingu Lizbona, chociaż jest pomocnikiem, bez trudu wykręca liczby, których nie powstydziłby się rasowy snajper. Poprzedni sezon zakończył z 32 trafieniami i 18 asystami. W tym w 17 grach zgromadził 9 bramek i 6 kończących podań. 25-latek wyceniany jest na 60 milionów euro. W ostatnich godzinach letniego okna transferowego miał on być bardzo blisko transferu do Realu Madryt. Bardzo możliwe, że w przyszłym roku zagra w topowym klubie i będzie mieć szansę wykazać się na najwyższym światowym poziomie. Gianluigi Donnarumma. Niedawno media we Włoszech informowały, że sytuacja finansowa Milanu może zmusić klub do sprzedaży gwiazd, z których to właśnie Donnarumma wyceniany jest najwyżej i najprawdopodobniej odszedłby za zdecydowanie najwyższą kwotę. Wtedy faworytem do podjęcia działań w tym temacie miało być PSG. Najnowsze doniesienia na temat ekipy Krzysztofa Piątka dodają, że problemem z bramkarzem jest także jego wygasający w 2021 roku kontrakt. Donnarumma zarabia najwięcej w Milanie, a chciałby więcej, co utrudnia negocjacje. Na całym zamieszaniu skorzystać mógłby podobno Juventus. Pytanie, co wtedy z Wojciechem Szczęsnym. Isco.
Pomocnik Realu Madryt miewał już wcześniej trudny moment na Santiago Bernabeu, kiedy spekulowało się o jego odejściu, a zainteresowanie wyrażało wiele czołowych klubów. Do tej pory udawało mu się jednak mniej lub bardziej odbudować swoją pozycję w zespole. Wygląda jednak na to, że obecny sezon, a być może nawet tylko półrocze, będą ostatnimi miesiącami Hiszpana w klubie. Nie tylko ze względu na kontuzję, doskonały technicznie pomocnik zagrał w 6 spotkaniach ligowych 203 minuty. Najczęściej sugerowany kierunek to Premier League i chociażby City, gdzie Guardiola szukać będzie piłkarza, który wejdzie w buty Davida Silvy. Ruben Dias. Młodym reprezentantem Portugalii i wychowankiem Benfiki interesuje się wiele topowych zespołów jak Atletico Madryt, oba Manchestery, a także Milan. Ich uwagę zwraca wszechstronne wyszkolenie środkowego obrońcy, który jest szybki i zdecydowany, skuteczny w powietrzu i pewny w rozegraniu. Problemem będzie długi kontrakt i wysoka klauzula wykupu, stawiająca Benfikę w uprzywilejowanej pozycji przy negocjacjach. Fabio Silva. Kolejny wonderkid w tym epizodzie. 17-letni napastnik Porto nie wdarł się jeszcze do wyjściowego składu, ale zainteresowanie Liverpoolu czy Atletico Madryt sugeruje, że skauci dostrzegli w nim już coś więcej niż tylko warunki fizyczne. Nie jest gwiazdą pokroju João Felixa, więc jego transfer na pewno nie byłby tak kosztowny, ale kto wie, być może któryś z gigantów postanowi zaklepać go już teraz i ewentualnie pozostawić w Porto lub gdzieś wypożyczyć, lub też spokojnie układać według własnych zasad, na przykład w zespole młodzieżowym. Który z tych transferów to waszym zdaniem możliwy hit zbliżających się okienek transferowych, a który nie wydaje wam się prawdopodobny? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Jeśli chcielibyście poznać więcej aktualnych plotek przed nadchodzącymi oknami transferowymi, koniecznie sprawdźcie pierwsze epizody z tej serii, do których linki pojawiły się teraz w dolnych rogach ekranu. Mowa w nich o takich zawodnikach jak Zlatan Ibrahimowicz czy Jadon Sancho. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach prosto z kanapy rezerwowych.